Cześć panowie, Tuita, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was na moim kanale w polskiej serii, która powraca od biedaka do kazaka. Oczywiście ze mną nie mogło zabraknąć, jest ze mną Bronek. Halo, halo, siemaneczko, siemaneczko. I nawet nie wiecie jak morda mi się cieszy, tyle pracy tutaj włożone, ale nareszcie jest seria, można tak powiedzieć, wreszcie dopracowana polska seria. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zaczynamy, można powiedzieć, że no nie od samiuszkiego zera, bo trochę maszyn mamy. Przejęliśmy to gospodarstwo i zaczynamy dopiero z nim zabawę. Zanim się rozwiniemy, troszeczkę czasu na pewno tutaj minie. Nie wiem od czego nawet zacząć, ale pierwszy ciągnik, który rzuca nam się, skoro to od biedaka do kozaka, no to musimy zacząć od najmniejszych maszyn. Jako że i takie trochę biedaki jesteśmy, no to 30 na start musiała się tutaj pojawić. Będziemy mieli na start dwa ciągniczki. Drugim ciągniczkiem naszym jest oczywiście Włodymirec i tutaj pozdrowienia dla Kasztana oczywiście. Lecą, mamy też wszystkie, można prawie powiedzieć, maszyny. Gdzieś tam, wiadomo, w przyszłości będziemy się rozwijać, to dokupimy kolejne. Ale jak widzimy, lejek, dwukołówka, czy też taki stary konny siewniczek. Cały sprzęt do sianokosów, który dzisiaj już sobie pokrótce można powiedzieć, że użyjemy. Niestety nie wszystko nam się mieści w naszych, że tak powiem, wiatach czy garażach. No i tutaj znajduje się pięknie pod plandeką nasza prasa. Dużo kostek, będzie dużo na pewno zabawy, bo na razie póki co zostawiamy kostkę na 300 litrów. Więc tych kostek będzie sporo. Mamy tam jakiś ogródek, z którego postanowiliśmy, że właśnie najważniejszą rzeczą, którą chyba jest, to jest to, ludziska, że zaczynam na poziomie najtrudniejszym. Po to, aby nie za szybko się rozwinąć, z czasem zmienimy to wszystko na poziom średni, ale to już tak, jak będziemy mieć większe maszyny, to będzie oznaczało, że jest troszkę lepsza wydajność w naszym gospodarstwie i moim zdaniem wtedy to będzie pasować. Wszyscy postanowiliśmy, że będzie to najlepsze rozwiązanie i teraz na start będzie to właśnie tak wyglądało, że na tym poziomie trudnym no nie będzie aż tak łatwiutko, jak zawsze mieliśmy. I są dwie najważniejsze rzeczy, czyli takie, że warzywa nam się sprzedają codziennie, od razu, i mleko o 6 rano przyjeżdża mleczarz i zabiera oczywiście od nas mleko. Mamy też kilka kurek, na razie ich nie jest dużo, bo około 23 chyba. Jajka już jakieś się tam tworzą. Generalnie witam serdecznie sąsiada, trzymaj się, sąsiad troszeczkę już pijany, widać zespół lekko sztywnych kolan. Trzeba uważać, oczywiście znajdujemy się na osadzie, pewnie wielu z was się mogło domyślić, choć wielu z was nie wiedziało, że to od biedaka teraz najpierw się pojawi niż po sąsiedzku. Ale dobra, lecimy dalej. Na co jesteśmy nastawieni? Oczywiście są kurki, jeśli chodzi o hodowlę, ale to taki bardziej, można powiedzieć, bym powiedział, dodateczek. No i najważniejsze, mamy krowy. Krówki, na dzień dzisiejszy krówek mamy, proszę ja was bardzo, już wam pokazuję. O, kury nam się, widzę, że ładnie rozmnożyły, ale to zanim zaczną jeść jajka, to chwila zejdzie. Krówek mamy na dzień dzisiejszy 8. Mieliśmy dychę, ale trochę szybko się to mleko produkowało i postanowiłem, że troszeczkę to zwolnimy, więc niech to tak właśnie wygląda. Obórka fajna, tutaj z dorzutem do kostek. No właśnie, co wy tutaj w ogóle widzicie? Pewnie wielu z was zapyta, kurde, skąd ten budynek, skąd się wziął? Starzy widzowie pamiętają, na pewno. FS15, gdy ja się zacząłem bawić modelowanie, dopiero ujrzał ten budynek, można powiedzieć, dzisiaj światło dzienne w tej serii. Czekał na swój moment. No, ja powiem wam, że totalnie moment teraz nastał. No, zapomniałem o tym budynku i bardzo się cieszę, że o nim zapomniałem aż do tej serii, bo naprawdę on moim zdaniem tutaj zrobi, no, cholerną robotę, z racji tego, że no jest po prostu niewydany. I tutaj wielkie podziękowania dla oczywiście rolnika, zapraszam do niego na fanpage'a, choć ostatnio nie ma czasu tworzyć, ale pomógł mi tutaj naprawdę wiele, bo stworzył ten budynek grywalny, można tak powiedzieć, te wszystkie wrota, nie wrota, krowy, to jest jego zasługa, ja tu gdzieś, wiadomo, wykończenie, te wszystkie duperele, ale jest naprawdę kozacko. Jak będzie, jesteśmy tutaj, mały stawek przy naszych krówkach, moim zdaniem mega klimatycznie to wygląda, jakaś tam belka kiszonki. Mamy cyklop, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, bo jak zauważyliście, nie mamy tura. Jeżeli nie będzie potrzebny na razie, to jedynie co, to dokupimy z tyłu na jakieś tam, wiecie, podnośnik do belek okrągłych, choć na razie może będziemy mieli kostki. Tak, ale mamy kostki, nie wiem, wydaje mi się, że z sąsiadem, bo do sąsiada dzisiaj pojedziemy, to będziemy robić coś takiego, że sąsiad może będzie przyjechał prasować, bo on ma okrągłą, to będzie brał od nas słomę i zabornik będziemy się mieć, zobaczymy, musimy się ugadać. Beczuszka malutka, idziemy od tyłu, bo tak chciałem właśnie zrobić, aby to wyglądało, sąsiad widmo był u nas. Tak to u nas wyglądało, jak na polskiej wsi, typowo. Totalny zapierdziel w stodole, żeby coś
wyciągnąć trzeba coś innego wyjąć. I mega zajebiście to wygląda. Mamy wistulę. To jest to, że nie zaczynamy od bizona. Mamy też swój kombajn. Zajebista sprawa moim zdaniem, bo jeśli chodzi o wistulę, to nigdzie na żadnej serii wcześniej, tak można powiedzieć, nie używaliśmy dość porządnie. Tak samo jak łatka, no bo my we dwoje akurat Władimirca, to chyba nie używaliśmy. Gdzieś tam jakieś poszczególne może tylko były odcinki, gdzie się pojawił, ale tak to dokładnie, ale na nic takiej więcej. Głównej serii Władka nie było ani wistuli, także bardzo nas to cieszy. Myślę, dużo rzeczy będzie takich, maszyny, tak, dużo rzeczy będzie takich używanych, można powiedzieć, ręcznie. Na przykład tak jak będziemy sobie wozić zboże, nie wiem, taczką, gdzie są wiaderka, gdzie będziemy zbierać ziemniaki wiaderkami, bo właśnie będziemy mieli ziemniaczki. Tutaj mamy już worki sprzyszykowane na zboże do siewu, gdzieś tam jakieś nawozy, które udało nam się kupić. No i niestety wistula, gdzie no ciężko nam tu będzie przejść, ale to pójdziemy sobie od drugiej strony. Co tutaj się znajduje? Mamy tutaj piwnicę, nad którą nasiedziałem się ostatnio dużo, dużo czasu. Co jest pięknego w tym? To patrzcie wszystko na to. Mamy piękne rozkładanie, jeżeli potrzebujemy na wysyp, tak jak i pójdziemy... O Jezus Maria, ale nam kurwa wistulę wyrzuciło. To? Niestety ten... O kurde, czekajcie, musimy sobie wistulę przestawić. Mordo, otworzysz wrota? Albo dobra, ty ją chwyciłeś, czy co? Nie, postawiłem niestety tego. Wiesz co, gdzieś musiał dotykać i niestety, gdy ja sobie wyciągnę... No, zahaczył ten, zahaczył... Tak, podajnik cały, taśmociąg musiał zahaczyć. No niestety, tak to bywa. Ja tego nie widziałem. No nie, że ją wybiło. Co my tutaj mamy? No gruber jest jaki jest, mieliśmy stary gruber, postawiliśmy wymienić na kurzą stopkę końcówki i no jakoś to w miarę wygląda. Z czasem pewnie będziemy sobie wymieniać takie rzeczy, remontować. Ogólnie jak możecie zauważyć, większość naszych maszyn jest takich obdrapanych i nieogarniętych po to, aby kiedyś robić remonty i żeby to po prostu wyglądało jak na polskiej typowo serii, bo gdzieś tam cały czas ciśniecie na to, że o, polska wieś to nie tylko obdrapane maszyny, ale nie wiem, po prostu to ma dla nas taki klimat, taki na start, że to dobrze wygląda. Mamy dwie przyczepki, gdzieś tam jest pryzma kukurydzy od kiszonki. Dzisiaj kukurydzę ogólnie będziemy sobie siać, znaczy sąsiad przyjedzie nam siać, także musimy do niego pojechać zagadać. Druga przyczepka, no i tutaj kultywator, resztę już sami dobrze widzicie. No mamy dwa pługi, jeden z kolczatką, zależy jak będziemy się nie wyrabiać, no tutaj no to będzie sobie jeździł i ogarniał tutaj jeden pług, a jak nie, no to kolczatkę odczepiamy i na dwa orzemy. Jakaś glebogryzarka, betoniarka do zaprawiania zboża. Drabina nam niestety spadła, bo tam jest wejście i tam można se worki powrzucać. Co my tu jeszcze mamy? A opryskiwacz nam się niestety przesunął, bo opryskiwacz stał tutaj. I teraz... lekki. Czekajcie. O! I tak tutaj można sobie złożyć ten podajnik do wysypu, jeśli chodzi o... o nasze ziemniaki, także wygląda to zajebiście, kopaczka i sadzarka, także to są wszystkie nasze maszyny. Jeśli chodzi o pola, udało mi się praktycznie z dwóch landów albo z jednego tak to poprzerabiać, żeby wyszło idealnie na naszą typową polską wieś. Dzisiaj to będziemy sobie uprawiać. Mamy zasiane na zimę dwa pola, największe pszenicy, no bo gdzieś tam jesteśmy na to ustawieni głównie. Tutaj pojawią się w tym roku ziemniaki, które będziemy w najbliższych odcinkach ogarniać. Mamy dość sporą łąkę, trochę pozalewaną. Jest to łąka, gdzie gdzieś tam nie nawozimy jej w ogóle ani nic, także jeżeli w następnych sezonach troszkę się uwiniemy z robotą i dość porządnie zabierzemy za to wszystko, to prawdopodobnie przeoramy tą łąkę i zasiejemy tak, żeby można łąkę było, nie wiem, gnojowicę rozlewać czy cokolwiek. Dzisiaj ona no niestety no jest jaka jest. Jest to trawa malowana. No, typowy nieużytek. Tak, to jest taka typowy nieużytek, ale wiecie, tak jak dla nas ty trawy na to siano starcza. No i tutaj bardzo fajne jedno z pól, myślę, że na nim pojawi się owiec. Dobra, bierzemy motorynkę i jedziemy na to jedno z pól, które mamy koło sąsiada i od razu do sąsiada sobie zagadać. Także odpalamy naszą jawę. Tego też w ogóle nie było ani razu nigdzie na serii. I teraz tak, jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało właśnie z jawą, bo tutaj biegów właśnie nie ma, więc z jednej strony spoko, bo to była masakra, okej. Kierunek. Ale mordo, pięknie wygląda na niej, nie? Naprawdę. Dobra, jedziemy sobie do sąsiada. Jezus Maria, daj nic jemu. Ale poszedł! Wiesz, jeszcze do tyłu się patrzyłem, jak kamerą się przeniosłem. Jedziemy do naszego sąsiada kochanego. Oczywiście w tej serii, jak już pewnie sami zauważyli, Jezus Maria, aż jak przyspieszam, to aż lagów dostałem, nie mogę tak zapierdzielać, bo tu zabudowany, daj Boże, żeby nie stali. Oczywiście, jeżeli to od biedaka do kozaka, to jest z nami Tanas i jest to tak samo zrobione, jak i w poprzednim sezonie. O, trochę jawek gdzieś nam tu przytrzymało. Dobra. Będziemy chcieli sobie skręcić, bo sąsiad ino tu trochę pod górę porządną mieszko. Ale zanim do sąsiada
dojedziemy, albo dobra, najpierw do sąsiada dojedziemy, zagadać jak on tam wygląda, robota, czy dzisiaj przyjedzie na posiąg tą kukurydzę, czy też nie. O, proszę bardzo, straganiki. A tu jest to, że muszę sobie gdzieś tam ten pomost ustawić chyba na jawie i trochę lepiej by to wyglądało. O, proszę bardzo. To co, mordeczka, czy mogę sobie brać za koszenie, tak? Możesz powoli, o, możesz kosiarkę spiąć i tam próbować. Siemano, sąsia! Siemano! Kurde, ale nas tu dawno nie było, dawno my się nie widzieliśmy, także bardzo serdecznie dzisiaj po południu do sąsiada zapraszam również na odcineczek. Powiedz mi, sąsio, jak ty z robotą dzisiaj, czy ty się podpinasz pod siemik od kukurydzy? No, jak będziesz potrzebował, to mogę się podpiąć. Wiesz co, jakbyś przyjechał za jakieś, nie wiem, 10 minut, tak pi razy oko, nie? Ja teraz wrócę, pojadę pokazać jedno nasze pole jeszcze pszenicy, wracam do chałupy, podpinam się pod bronę i uprawiam, no to chwilę, wiesz, tam dwa przejazdy potrzebuję, nie? No to ja też resztę tutaj pokażę i będę wyciągnął sobie przyczepę, podczepię siewnik, przykuję traktor i będę... Dobra, to my czekamy wtedy, nasiona przyjeźdź. Wiesz co, możesz, kurde, wjechać na podwórko, jak się zmieścisz, nie wiem, jaki ty tam siewnik masz, ale jak się zmieścisz, to wjedź na podwórko, jak nie, no to na wiasku po prostu wykręć, nasypiemy siewnik i to koło dumbę siał. Dobra, nie ma dobra, problemu. To do zobaczyska, są wtedy. Na razie. Dobra. Musimy wycofać się na spokojnie. Trochę tutaj fajnie by było, jakby tymi nogami on jeszcze przybierał i byśmy jechali. Bo tak trochę cofanie w jawie to nie bardzo. Okej, sklep mamy tutaj, więc bardzo blisko sąsiada się on znajduje. Ale beka, jak ja się kiwię na zakrętach, to jest niepojęte. Co jest najfajniejszą rzeczą, bo gdzieś tam brakowało nam pól, żebyśmy mieli blisko do siebie z sąsiadem. Dlatego też tutaj Mordeczko postanowiliśmy... Mordeczką jechać czapkiem, czy Władimircem? Władimircem, 30 będę uprawiał. Władka, podepnij. I Władziulem możesz dookoła tam już na spokojnie jakoś objechać, coś troszeczkę zacząć, bo na pewno będę chciał też trochę pokosić. Dość duże, jest to nasze największe pole pszenicy. No naprawdę orki, wszystko schodzi tutaj nieubłaganie. Tutaj następne dwa pola są sąsiada, więc to jakoś taki jeden duży land podzieliliśmy. Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego błędu i będziemy mogli to normalnie kosić i ogarniać. Później gdzieś w przyszłości prawdopodobnie to pole gdzieś tam sprzedamy. Dużo jest takich różnych, o wiecie, bajorek, nie bajorek na tym polu, ale no żniwa będą tutaj piękne, bo na pewno trochę czasu tutaj nam zejdzie, żeby to ogarnąć. Właśnie, światełka sobie odpolamy. Dobra, możemy tutaj pocisnąć 60 na godzinę, wiecie co? Zdejmiemy sobie na te 50. Dobra, stop musi być, a w pół zjedzie czorny. Dobra. A może i lepiej, że płatkiem będę kosił, bo z kabiną to tak trochę bezpieczniej. No ogólnie gdzieś tam mówię do tej uprawy, to ten Władziu nam będzie najlepiej ogarniał. Kurde, dziwne strasznie laki są na tym, jak jedzie się przez wioskę, ale mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że tu na razie no dość często nie będziemy się wybierać. Oczywiście ta nas ma, ona z pola. Tak samo, kurde, co ja bym musiał wypuścić tych tutaj? Nie, tych z prawej strony bym musiał wypuścić, ja pierdzielę. O, witam szanowną sąsiadkę, aż zawinęła pani napięcie. Ja też miałem jakieś napięcie. Ciekawe, jak się przełoży to, że mamy łąki właśnie teraz takie nienawożone. Jestem ciekawe, jak to się przełoży na patrzyłem, na ilość bo to sprawdzałem wszystko, bo mówię, żeby nie było lipy. To wszystko to sprawdzałem. I nie ma źle, nie? Nie ma źle. Dobra. Łot polamy. C30. No jest dużo takich modów. No właśnie, nie pokazałem wam jeszcze jak góra tutaj wygląda. No ja powiem wam, że kupę czasu temu to było modelowane i że to się w ogóle udało do tego farminga przetworzyć, to jest niepojęte. Mamy tu oczywiście belki i siana i słomy z poprzedniego sezonu, może już niedużo. Tutaj, kurde, szkoda, że jeszcze nie ma farming wymyślone klepi z góry, bo gdyby się dało sypać, no to by to naprawdę wyglądało, można no powiedzieć, to możesz na chwilę do mnie tutaj podejść, jak przyjedziesz, to możesz podejść do mnie na chwilę. Tak, pewnie wałek muszę ci założyć. No. Jo, dobra, już ci wałek ino zakładam. O, proszę cię bardzo. Bóg ci zapłać, dobry człowieku. Aaaa! Górna dziot! Tanokosy jak talara będą. Jeźdź tam na spokojnie. Możesz sobie kosić. Ja tu wpadam. To już pszenicę, że mamy, to wam pokazywałem. Wszystko chyba jest. Wszystko jest. Mod na manualne mamy. Żeby to wyglądało po prostu mega realnie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Co najgorszy ból jest taki, ludziska, że niestety, ale... A właśnie, czekajcie, ja tu teraz muszę się nauczyć na biegach napierdzielać. Bo oczywiście będę grał tu już na biegach, bo tylko i wyłącznie na tych polskich maszynach da się grać na biegach, bo tak to one zmieniają biegi, jak nie powiem co. I jak prędko. Ciężko by było bez biegów. Tu by było tak, ciężko bez biegów ogarniać. Dobra. Tu nic więcej nie muszę podłączać.
Byleby tu tylko nam pięknie dzisiaj zaczął działać. Oczywiście sobie troszeczkę zwolnimy. Dobra, 30 próbujemy wyjechać tu. Nie no, to będzie coś pięknego, ta seria. Mega klimacik, w ogóle bardzo duży klimat robi to, że są takie pola w ogóle porobione. I tak jak Olek to powiedział, z jednego landu, jeżeli ktoś zna tą mapę, wie jak wygląda osada oryginalnie, no to ja dzisiaj jak wszedłem, ogólnie też się zdziwiłem, powiem wam szczerze, bo odmieniła się o 180 stopni, jeśli chodzi o samo to wejście na mapę. Tak naprawdę no, tutaj wygląda pięknie. Przede wszystkim te pola, tak? No tutaj to robi największy klimat. Musieliśmy z tego zacząć, mówię, jak miało być od biedaka do kozaka, to mówię, to ma być takie typowe od biedaka, ma być z małym sprzętem, więc tutaj chciałem, żeby to po prostu się udało ogarnąć. Właśnie, pokazałem wam paszowozu i tutaj wielkie pozdrowienia dla Kaspra, który naprawdę ogarnął nam fajną robotę. Jest to takie coś innego jak na tej serii, bo nie wiedziałem jak wybrnąć w ogóle z tego, ale to o tym sobie pogadamy za chwil kilka. Dobra, jakim tu biegiem byśmy sobie mogli dobrać? Myślę, że taka trójeczka to będzie taki naprawdę maksik, jeśli chodzi o prawy kąt. Nie, dobra, czwórkę zapnę. Czwórka powinna być ok. Kurzy się, to jest dobrze. No i to, że gramy, słuchajcie, na poziomie trudnym, to też da nam możliwości takie, że będziemy mogli sobie dłużej pograć na tym pięknym klimacie. Bo tak jak też gadałem z Bolkiem przed odcinkiem, no gdybyśmy grali na normalnym, to gdzieś po tych pierwszych żniwach, wiadomo, że tych pieniędzy mogłoby być już sporo. I wtedy już byśmy musieli ze streamingiem już nie robić, tak? A jednak na poziomie trudnym, no wydaje mi się, że raczej będzie ciężko się rozwinąć, przynajmniej tak myślę. Więc tym lepiej dla nas, bo będziemy mogli sobie dłużej pograć na tych maszynach. A myślę, że wy też będziecie akurat z tego mega, mega zadowoleni. Więc no jest to taka pierwsza seria chyba, gdzie gramy razem na poziomie trudnym, bo tak przeważnie graliśmy albo na łatwym, albo na normalnym. I tu od biedaka w 19 też zaczynaliśmy na łatwym. Tak, to jest w ogóle dzisiaj to, że będziemy grać na trudnym, to można powiedzieć śmiało, że ja dopiero dzisiaj to tak mi do głowy przyszło. Mówię, kurde, boję się, że wiecie, po pierwszym sezonie nagle na takim malutkim gospodarstwie zarobimy, nie wiem, 30 tysięcy, powiedzmy, tak? I kurde, niestety, ale to nie będzie wyglądało jakoś mega świetnie. A tak to i dość szybko byśmy się rozwinęli, no bo kurde, mając 30 tysięcy, to my już byśmy mogli spokojnie jakiś większy ciągnik kupić, tak? No, to prawda. Do tego dochodzi mleko, do tego są jakieś jajka i mówię, kurde, na trudnym to nie będzie aż takie wielkie, wiecie, miało takie znaczenie duże, że nie wiem, będzie nam po kilka tysięcy przychodzić. Dlatego ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, też wielu z was od nas tego wymagało, że zawsze pisaliście, że my nie umiemy grać w tego farminga, bo potrafimy tylko grać na poziomie łatwym, albo na poziomie średnim. Tutaj ludziska chodzi o to, żebyście wy, kurde, ale jest dzisiaj problem z panelem, znaczy pumpa w naszym Ursusie troszeczkę słabo sobie działczy, ale ta pewno 30 będzie miała remont. To można śmiało powiedzieć, bo gdzieś pewnie tego tura trzeba będzie kiedyś założyć, trzeba będzie kiedyś pewnie coś tutaj poogarniać przy tym ciągniku, także to się pewnie zrobi. Ale wracając, no to mówię, wielu z was tak pisało, ale słuchajcie, robimy to nie dla siebie, bo dla nas może też by się nawet fajnie grało. Robimy to też dla was, żeby to nie było takie, że my, nie wiem, mamy odcinki, nie wiem, 60-70 my kończymy serię. Znaczy, inaczej, żeby to też nie było takie monotonne, bo pewnie gdybyśmy grali na trudnym, na każdej serii, to by nam się chciało grać z 50-60 odcinków i dziękuję, dobranoc by to było. Pewnie tak by to wyglądało, bo byśmy się nic nie rozwijali, by było ciężko, gralibyśmy ciągle na tych samych maszynach i my czasami, zobaczcie, mieliśmy serie, w których specjalnie żeśmy długo ogarniali coś, nie kupowaliśmy szybko maszyn, żeby się nie rozwijać, a wy i tak pisaliście, że o Jezus Maria, i żebyśmy to robili o wiele szybciej, bo już się te maszyny nudzą. No to kurde, sami teraz widzicie, jak to wszystko wygląda i dlatego mówię, jest to poziom trudny, nareszcie, mam nadzieję, że to się sprawdzi, nie mam pojęcia jakie tu są w ogóle ceny, bo już tego nie sprawdzałem. Ogólnie byłem tym wszystkim zmęczony już ogarnianiem tej serii. Jak mam nie ukrywać, jest prawie 20 godzin przed nagrywaniem tego odcinka, prawie 20 godzin wbite samego ogarniania na sejwie. No i myślę, że śmiało takie 10 godzinek, jak nie więcej, mogę dołożyć ogarniania budynków, niektórych maszyn, tego wszystkiego. Myślę, że łącznie zrobienie tej serii zajęło mi około 45 godzin. Można to tak śmiało powiedzieć i tutaj naprawdę mega bardzo się cieszę, że też dużo osób mi pomogło. O, widzę, że sąsiad jedzie, to już zaraz do niego biegnę, niech on tam, no, się kieruje na wiozdek.
Mordo, nie wiem, albo dobra, z tym siodem załaduję te. Chyba, że idziesz mi pomóc, to worki ponosimy z kukurydzą. Dobra. No już idę, bo ja tutaj, wiesz, tak się nie śpieszę z tym koszeniem, bo chciałbym, no, żebyś ty też pokosił, nie? Bo tutaj najbardziej właśnie gdzieś tam... Objeżdżałem ci w sumie dookoła. Jo, bo ja kurde, ty, nie będę miał faktycznie co robić. Dobra, czy jest kasę, zgasimy. Wjechał sąsiad, dobra. Biegniem sobie do niego tutaj. Ja już też idę do was. To i tak, jeszcze wracając do tego poziomu trudnego i w ogóle, to w końcu będziesz... Dobra, sąsiad. Sąsiad już jest. Wiesz co? Weź łopuść, może będzie łatwiej sypać. Jo. Jaki ty masz zasyp? Jeszcze przeliknął, sąsiad się przestrachałem, bym mali ciebie, no. Nie bój się, nie jestem groźny taki. Ja nie wiem. O mój Boże! Ja nie, czemu to do góry sypało? A widziałeś, jak to sypało? Co widziałeś? Co się stało? Chyba nie. No da się sypało, człowieku. Czekaj, trzeba odwrotnie rozdzielać. Hej, sumcio! Cześć, jak ty ładny koszulka mam dzisiaj ubrany. Mógł ci zapłać, dobry człowieku. Tak, ja muszę się nasypać każdym. Ale sumcio, masz... Kurna, ta 60 jakaś taka podobna do nas. Ojej. Z biegłego sezonu od biedaka do kozaka. No ja nie wiem. To jest import. Importowana. A ja sobie też wezmę jeden worek. Ile ty masz już? Daj Boże, żeby tego starczyło, widzisz? Mój wyjść? Nie, no to jest małe pole. 28%. To jest małe pole, ty. To jest tak, my co sezon prawie tak siali, to musisz tak jednostki ustawić. No. No to będzie tak gęsto tej kukurydzy na mnie zasiął. No to będzie lepko. Jest ten jakiś łunkę, nie? To tam ciur. Będzie lepko. Dobra. A te światło wyskaczy, bo trochę nam oślepną. Nie, oślepną, dobra. Piękne strunę, one świecą. Dobra, ty musisz wyjechać, nie, sąsiad? I to jest to pole za sto, tu, za tą wiatą. Ja już tu ostatnio... Muszę wyjechać normalnie wyjazdkiem, tak, jak? Musisz wyjazdkiem i w lewo jechać. Dobra. Bo mógłbyś polnymi jechać, ale to... Ty, no chyba, że ty chcesz polnymi, to dawaj. To jedziesz tutaj. To sąsiad uważa na maszynę, żeby ci nie zahaczył tego tu. Spokojnie. Kurwa, ile ty masz biegów w tej 60? 8. I tu w lewo daj i jedź przy pszenicy tu i dojedziesz do polnej, dobra, i w prawo, dobra, wtedy. Tu już ogarniesz. Dobra, ja lecę to... to dokończyć. Co ty, Bronku, mówiłeś o tym poziomie, tak, trudnym jeszcze? O tym poziomie trudności chciałem wam jeszcze powiedzieć, że w końcu będziecie mieli serię taką, jaką chcieliście, tak? No bo gdzieś tam ubiegaliście się o to, żebyśmy grali realnie, że jajka sprzedajemy za często, za długo trzymamy jajka, za długo trzymamy mleko. Dlatego teraz jest to ustawione tak, że mleko sprzedaje się co rano. Tak samo produkty tutaj z naszego ogródka też sprzedają się same, więc no, można powiedzieć, że w końcu... To jest takie realne, tak. Poszliśmy w to, co gdzieś tam prosiliście nas od dawien dawna, bo chcieliście to, żebyśmy to zrobili na swojej serii sąsiadów. No, na sąsiadach to nie bardzo pasowało, ale tutaj powiem wam, że jak najbardziej to oczywiście pasuje, żeby tak realnie grać. I myślę, że tego będziemy raczej się trzymać jak najdłużej. No to będzie całkiem inna seria niż wszystkie, nie? To jest całkiem, tak, inna od biedaka. Nawet to będzie całkiem inna seria niż wszystkie i całkiem inna seria niż od biedaka w 19, bo też nie można porównywać tych dwóch serii do siebie. O, to na pewno. To na pewno. Więc tutaj nie ukrywajmy, ale no jest całkiem inaczej. No mówię, spędzonych godzin jest naprawdę tutaj wiele, więc możecie z góry zostawić łapkę w górę, bo pewnie wielu z was pyta, co tak późno ta seria, czemu tak długo nie było nic. Uwierzcie, że ja już tą serię robię od czerwca tego roku, jak nie wcześniej, bo budynki chyba troszeczkę wcześniej zacząłem ogarniać. Także no, sami widzicie, co my teraz mamy i jak to wyszło. Najbardziej chciałem zacząć, że tak powiem, robić tą serię typowo właśnie po wakacjach, żebym zdążył wyrobić się na koniec wakacji, żebyście na początek roku szkolnego mieli to wszystko ogarnięte. I no, udało się, tak? Dzisiaj zaczynamy ten odcinek. Jest jeden mankament, który mnie boli. To, że nie coś się stało ze stodołą i obornik ma dziwną kolizję tam i tam, gdzie beczka się nie pojawia, i ze zbożem, bo burty normalnie działały i zajebiście było. Może się Bronek sąsiada spytać, czy mu kukurydzy starczy, jak nie, to będziesz musiał jechać do sklepu wtedy. Tak pira za oko, może będzie wiedział, czy mu starczy, czy co nie. Jest? To wziąłem, stój! No, co jest? Starczy kukurydzy? Powinno starczyć. Bo jak nie, to tak, musisz do sklepu jechać wtedy. Tak mi się zdaje, że powinno styknąć, wiesz? Dobra, zobacz tam, czekaj, ja ci otworzę, zobacz, ile tam jest. Kurna dziot, nie wiem. Się zaklintyło się, nie chce się roztworzyć. No właśnie, widzę. Dobra, coś tak nie otwiera, bo się wysypie jeszcze. To zaraz będzie też krótsze, nie? A ile ci procentów było? O mój Boże, mocno. Dobra, styknie! Ale te ziołka w tym roku jest takie wielkie, kurwa, to na pewno kukurydzę nam sprzedali. Dobra, ogień, jadę. Wodą chyba zaprawiane te ziarka, bo napęczniały na popcorn. Dziękuję.
Kuku, jak ja po dobrym melanżu. O, także ten pierwszy odcinek, wiecie, może tak, dzisiaj... Tak, pokazałeś? Tak, pokazałem. Może ten pierwszy odcinek dzisiaj nie będzie na śmiesznie. I to wszystko, do tego będzie czas, ale mówię, ja jestem mega zmęczony tym wszystkim, bo ostatnie moje dni, żeby wyrobić się na to, co chciałem, spędzałem po 12-13 godzin na kompie. Wiecie, mieliśmy jeszcze inne serie do nagrywania. Miałem to gdzieś to od zera, które ostatnio ogarniałem pola, też 5 godzin musiałem na to poświęcić. Strasznie mi to akurat było nie w smak, że tam jest tyle roboty na tym od zera, ale mówię, dobra, tam już zrobię i będzie z głowy. Jakim biegiem, mordo, jeździłeś? Dwuje, dobra, ja pojadę sobie, czekaj, dwójeczka. Nie zwróciłem uwagi nawet, szczerze ci powiem, na jakim biegłeś. Dobra, ja pojadę sobie trójeczką, 9 na godzinę, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie się jedzie, w ogóle Władimir jest to prima sort. No, lepszego czynnika tutaj na tą serię na początek nie mogliśmy sobie wymarzyć. Tak, tak. Gdzieś tam jak był rzucony temat od biedaka do kozaka, od razu wiedzieliśmy, że będzie Władek, bo czekaliśmy ogólnie też serią, aż Władek wyjdzie. No ogólnie... Wyszedł już jakiś czas temu, no ale... Znaczy powiem inaczej, ja już Władka dostałem praktycznie bardzo długi czas temu. Ja dostałem Władka od Kasztana od razu, kurde, tak szczerze, ze 2 miesiące przed wydaniem, bo ja mówię, kurde, słuchaj, robię taką i taką serię, muszę się oprzeć na jakimś modzie i wiedziałem, że muszę mieć ten ciągnik, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i kurde, tutaj Kasztan oczywiście podesłał mi bez żadnych przeszkód, bo to sprawdzanie, jakie było na modhubie tego ciągnika, ten ciągnik już by był gotowy, nawet nie chcę myśleć, jak dawno. A kurczę, niestety przez to sprawdzanie, jakieś tam drobne błędy, to wyglądało, jak wyglądało. Także no ten ciągnik był już z nami długo, ale zobaczcie, nie zdążyłem nawet wykorzystać tego w tej serii, że tego Władka mieliśmy przedpremierowo, bo na pewno wielu z Was jeszcze bardziej by to przyciągło wtedy na tą serię, ale najważniejsze, że można powiedzieć, takie na 98% jestem zadowolony, bo udało mi się zrobić prawie to wszystko. No dzisiaj trochę tam mina mi zrzedła, bo gdzieś tam ta stodoła nie działa tak, jak ja kurczę chciałem i tak, jak wyglądało to na początku. Dzisiaj rolnik w nocy ma usiąść, powiedział, i będzie sprawdzał, co tutaj w ogóle się wydarzyło, czemu to tak działa, a nie inaczej. I zobaczymy, miejmy nadzieję, że da się to zrobić dosyć szybko, bo musimy się z tym wyrobić na żniwa, bo nie mamy gdzie sypać naszego zboża, a pszenicy będzie... Nie chcę nawet myśleć, ile. No także mamy 2 pola, tak, pszenicy? Tak, mamy 2 pola pszenicy i to duże pola pszenicy. Także no, jestem mega, mega ciekawy, jak to tutaj nam wyjdzie i czy będzie gdzie to w ogóle oczywiście sypać. Jeśli wychodzi, że do siewu mamy 2 pola, tak? Mamy jedno pole, teraz już będzie jedno pole kukurydzy zasianej, które 2 pola już zostają, jedno ziemniaków i jedno chyba owsa zasiejemy, nie? Tak, ja chciałem właśnie to koło domku małe owsa, no bo nie możemy nic innego, nie? Więc tutaj niestety... No nie, ale no teoretycznie łubinu można by było na dopłatę nasiać, ale nie chyba. No można by było, ale chyba... Chyba nie będziemy się bawić. Ładnie ten owiec tutaj będzie wyglądał. Myślę, że też ogólnie, jeśli gramy na tym poziomie trudnym i będziemy trochę polsko się zachowywać, na pewno czasami, bo jeżeli będziemy widzieć, że więcej pszenicy nie zmieścimy, bo o tym z Bronkiem nie gadałem, właśnie teraz możemy sobie to przegadać, jeżeli będę widział, że tej pszenicy nie zmieścimy, nie wiem, gdzieś tam wiadomo, można sobie na przyczepie zostawić, ale jeżeli będzie tak z owsem, że on już nigdzie nie wejdzie, no to będziemy robić tak, jak typowo po żniwach, czyli sprzedawać. Nie, może Tanas będzie chciał, ma, nie wiem, czy Tanas ma silosy, czy nie, ale może ma więcej miejsca do zmieszczenia, może na przykład będzie chciał tam za jakąś troszkę większą cenę od nas odkupić, on sobie to przechowa. Nie będziemy patrzeć na, jeżeli nie będziemy mieli jak przechować, tak, to nie będziemy patrzeć na cenę. I wtedy najwyżej Tanas będzie mógł korzystać z czegoś takiego, no bo to jest trochę większy bumper, trochę lepsze maszyny i gospodarkę już ma. I tutaj na przykład będzie chciał zainwestować, to sobie odkupi od nas trochę zboża, powiedzmy. Za jakąś tam w miarę cenę ustawimy tak, żeby jedna i druga strona była zadowolona i teraz jak to przetrzyma, to później na zimę będzie mógł sobie sprzedać za o wiele większą cenę. Więc tak będziemy się chcieli też robić, bo to też taka myśl mi przyszła gdzieś na koniec. Wziąłem to od siebie, można patrząc tak z życia realnego, jak my do rolników wywozimy te zboża, nie zawsze za tą najlepszą cenę, no ale wywozimy, bo po prostu nie mamy gdzie tego składować i kasa jest potrzebna. I tak też będziemy prawdopodobnie robić na tej serii. No mówię, ta seria będzie całkiem inna niż wszystkie. Czy nam się uda przez to wszystko przejść i przebrnąć? Bardzo bym chciał. Nie wiem, Bronek, jakbyś chciał, weź i od razu możesz przetrząsnąć. Tak to podzielimy te sianokosy, można powiedzieć, że na dwie wersje, bo ja jeszcze nawet sobie tą chwilę bym poprzetrząsał też. Dobra, więc możesz jechać i przetrząsnąć nawet tamtą łąkę. Tak to gdzieś u ciebie zostawimy, to zgrabianie i prasowanie, to też zajebiście powinno wyglądać. Mówię, wiosnę?
będziemy chcieli zrobić w dwóch odcinkach, także na pewno w odcinku Bronka zrobimy dużo, bo w odcinku Bronka już wiecie, nie będziemy chodzić po tych polach, opowiadać o tym wszystkim, u Bronka będzie robota, to będzie tak zajebisty miszmasz, bo wydaje mi się, że przez to, że mam takie małe pola, to my będziemy mogli robić po trzy prace nawet, co tam? Pomogę ci, bo mi się ramiona urwało. Opowiadaj. Nie, no zostało trochę jeszcze. Dobra, to ty, poczekaj, idę już do ciebie. Ty, Sumsiota, ty tą samą siejesz czy inną? Chyba ją. Dobra, to weź to trochę w rozliczeniu i jej... 7 litrów. Ile mniej więcej tu za tą robociznę? No to dogadamy się wieczorem, wiesz? Dobra, dobra. Wieczorem no to wpadnika i się dogadamy. To wieczorem wpadniemy wtedy co i jak i zobaczymy jak robota pójdzie. Co, ty do siebie jedziesz teraz ogarniać? Jo, jadę, no jeszcze muszę uprawić sobie, wiesz? Aha, dobra, dobra, sąsiad, to ja mam robotę, ty masz robotę, to wieczorem się widzimy na piwku, jakie wtedy może coś strzelić. Sąsiad, to urwę zaraz tu. Dobra, dzięki wielkie wtedy, nie? Za szybką robotę, na razisko. I czekajcie, co tam miało być w wątku? A, że tutaj będzie naprawdę wiele prac na tej serii, gdzie będziemy je po prostu zaczynać i kończyć i będziemy robić po kilka, bo mówię, na następny odcinek mamy dużo, ale to są tak małe poletka, że we dwóch, no to jest to właśnie, że zrobiliśmy tak jak poprzednio. Chodź. A, Wałek? Jo, to jest to, że kurde, mam nicy trochę siły. Ja nie umiem, zaklęcić. Nie umiem Wałka podziemia. Nie, no to jest to, że wiecie, chcieliśmy bardzo na tym modzie grać. Ogólnie chcieliśmy grać na wielu jeszcze zajebistych modach. Ale to nawet nie pytajcie, bo już w tamtym tygodniu, gdy się tak zaczęło, że codziennie poświęcałem przynajmniej po 5-6 godzin na robotę tutaj, było dużo błędów. Jeden największy błąd to taki, że już prawie seria zbudowana, ta nas przychodzi, bo ta nas miał gospodarstwo zbudowane przez Dematixa, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, zapraszam do niego na kanał. On już miał to gospodarstwo, nie wiem czy by w ogóle pewnie jak ktoś oglądał, to był w szoku, bo to gospodarstwo zbudował ze 2 miesiące temu, albo i dawniej. I dużo ludzi nie skumało na jaką to serię prawdopodobnie jest gospodarstwo. U Dematixa ten film był, więc naprawdę mega to dosyć wyszło, że po tak długim czasie dopiero tutaj sobie powracamy. Więc ta nas gdzieś tam w międzyczasie już tam te mody miało poogarniane, wszystko porobione. I my wchodzimy, a tu niestety ta nas chce dobić, a tam 99% nie można wejść. Straciliśmy 3 godziny, ja już prawie 3 klawiatury chciałem rozwalić. I ogólnie odeszła mi chęć na robienie, bo po tylu miesiącach pracy i tego wszystkiego no się odjebało jak zawsze i nie wiadomo od czego zaczęliśmy. I to wiecie co było najgorsze? Że to nie to, że jakiś mod nagle bugował i koniec. Było tak, że my potrafiliśmy włączyć sobie serwer na czysto. On zadziałał, próbujemy włączyć go drugi raz, nie działa. Na tej serii ta nas raz zbił, raz nie i nie wiedzieliśmy co się dzieje. No i zaczęliśmy pierwsze co? Wywalać mody, które gdzieś tam robiły jakieś małe errory, jakieś warningi itp. itd. No i najlepsze było to, że wywaliliśmy Bizona, bo tak się stało, że ta nas ucierpiał i my, bo my musieliśmy wywalić przyczepy. Bo tutaj właśnie te przyczepy, które widzicie, nie wiem czy są już wydane czy nie. Jeżeli nie, to są przyczepy od Kasztana, które no pewnie niebawem zostaną wydane, bo też zostały mi one podesłane troszeczkę wcześniej, tak jak i właśnie Władziu. I kurde, się okazało, że gdzieś tam one gryzą się z Bizonem, także ta nas ucierpiał na Bizonie. A my ucierpieliśmy, kurczę, troszeczkę na przyczepach. No ale mówię, dobra, trudno, może pójdzie. No i tam nas raz wszedł, wszystko zajebiście. Poszliśmy po jakieś kolejne mody, ale ich nie dodaliśmy, bo zapomnieliśmy. Mówię, dobra, najpierw podziałamy. No, my zaczynamy, chcemy wejść, niestety to nie działa. Ze 3 albo 4 godziny straciliśmy, myślałem, że nerwicy dostanę. Oznaczaliśmy paręnaście modów, to już nic nie dało, mówię, ja już mam dosyć. I Bronek, mówię tutaj, jak chcecie, macie ochotę, to możecie działać. Bronek wszedł, popatrzył, no i gdzieś tam nie słuchałem chłopaków troszeczkę wcześniej, w poprzednich, nie wiem, tygodniach, można tak śmiało powiedzieć, bo chłopaki mieli bardzo podobny problem ze serią Agrożule i tam niestety też był taki problem, że nie mogli dobić, a to wszystko przez manualne wysypywanie. Bronek wszedł, popatrzył na mody i patrzył mi manualne wysypywanie. Nie wiem czemu, ja tego modu nie dodałem, ta nas też gdzieś musieliśmy go skopiować z jakiejś serii i żeśmy w ogóle na niego uwagi nie zwracali, więc no to wyglądało jak wyglądało. Dobra, pojadę odczepić i ty wtedy przyjedziesz na tą łąkę i będzie gitarowo. Czekajcie, my sobie zmienimy tutaj zbiegi na... niech to będą na maszyny, no, maszyny chyba lepiej ogólnie nie mogliśmy tego tutaj dobrać, bo... No było roboty! Było roboty? Tak, to wszystko wygląda i w ogóle razem ze sobą się zgrywa, to jest naprawdę coś pięknego. No tutaj... Ale to będziemy dopiero widzieli po tym jak zrobimy cały sezon.
Mam być szczery, nie było już czasu. I nie ukrywam tego. Nie było czasu, żebym ja miał w ogóle ogarnąć to wszystko, posiedzieć i posprawdzać każdy mod. Bo no to wiecie, tego nawet się nie da sprawdzić, bo tego podczepić, dobra, tu działa, ale może być jakaś inna sytuacja, coś się dzieje i on już wtedy nie działa, więc no niestety tak to już bywa. Dobra, gaszę sobie Władzia, więc wyszło tutaj to mega zajebiście. Ja już się nie mogę doczekać tutaj naprawdę prac pożniwnych z tym ścierniskiem, z tym wszystkim, no żniwa to, no będzie naprawdę pięknie, nie? Dużo gdzieś na pewno pierwsze pole, które powstało, był ten staw i była ta łąka. Tutaj mówię, nie, musi być przy gospodarstwie, musi być łąka, musi być trochę pozalewana, no i naprawdę się tak zajebiście udało porobić. Teraz w farmingu, ale zajebiście działa ten przetrząsacz, ten pająk tak zwany nasz, o kurde, jak to wyzdrzy. No on tak wysoko wali, bo obroty wsiad wróciła wysokie. No, to na całe szczęście. Ja pierdzielę, jak to przeczuso. No co, intro? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie czas. Ja teraz, najlepsze jest to, że mam jeszcze kolejne dwie serie. Albo intro, według mnie, powinniśmy zrobić albo takie, jak było na odbiedaka w 19, to bardziej w takim stylu, może nie anime, tylko normalnym, albo wrócić do klimatu z typowej polskiej wsi. Ja bym wrócił ogólnie, bo tak jak się przywitałem, jak zbychły wieku, dobra, możesz mordeczko dać, ja już sobie przejadę. Przywitałem się trochę jak u Zbycha i Wiecha na polskiej wsi, dlatego że to tak trochę mi tym zajeżdża i ogólnie przez to, że my gramy mordo na poziomie tym trudnym, to przez chwilę pogramy na tych maszynach i jak będzie czas, nagrałbym tu jakieś fajne intro z fajną muzą, nawet nagrałbym z tą samą muzą, co była kiedyś na typowej polskiej wsi, bo ona zajebiście pasowała, że to było niepojęte. Fajnie, bo tak wiecie, powrócić, bo gdzieś tam był pomysł, żeby wracać na typową polską wieś, nie wiem, w 22 może zrobić ją, ale no, dość mało to można nazwać też typową polską wsią, tak? Co prawda to jest seria od Biedaka do Kozaka, no bo to już jest nasza tradycja, że kontynuujemy tę serię, ale śmiało można powiedzieć, że to też dla nas jest taka i dla was typowa polska wieś nasza, no. Tak, także tutaj ja bym poszedł na pewno taki deseń, nagrałbym takie intro, bo przez chwilę to się nie zmieni i komuś zlecić, aby nam później zrobił intro takie jak mieliśmy już później na odbiedaka z tą monetą i w ogóle, bo to by było naprawdę spoko. Taka animacja. I wtedy jak już będziemy... Trójką? Tak, trójką. Ale to się dzieje. Trójką, żeby to dobrze przetrząsło, więc tutaj już do końca odcinka sobie pojeździmy. Odcinki długościowo nie mam pojęcia. Teraz tak, mówię... Tak, jak będzie wychodziło, bo tak. Na sąsiadach też mówiliśmy 30 minut, a się okazuje, że 30 minut to jest mało, więc tutaj nie będziemy gadać. Tyle ile będzie pracy, tyle będziemy po prostu robić odcinek. Także tutaj mówię, tak to wygląda i tak to na razie zostanie. Ubronka w odcinku będziemy musieli całą wiosnę zakończyć, więc też ten odcinek może być na przykład 50 minut, może być 30. Nie wiadomo jak to wyjdzie. Ważne, że będzie robota, będziemy tutaj się mega świetnie bawić. No też mówię, długo czekaliście na polskie wsie. Nawet nie wiecie jak nam było cholernie ciężko. Zresztą widzieliście po sąsiedzku, że ja na siłę próbowałem zrobić serię. I na siłę to nic nie idzie, bo no ta dolina to nie była jakaś zajebista mapa. Udało nam się fajne gospa zrobić i to tyle, nic więcej na tej serii pozytywnego nie wynikało, bo nie chcieliśmy tam robić serii gdzieś, gdzie się możemy rozwijać z racji tego, że gospodarstwo nam na to nie pozwalało i byśmy nie mogli ich przebudować, bo byśmy musieli od razu całe wywalić, a za dużo pracy było tam włożone, żeby z tej serii sami swoje te budynki ogarnąć właśnie na tą serię. Dlatego też, no mówię, tamta seria była na siłę, polska wieś i powiedziałem sobie, że po tym ile ja pracy tam też włożyłem i musieliśmy tą serię tak w miarę szybko zakończyć, bo no było widać po was, że wam się nie chce oglądać, a przez to nam się też nie chciało grać, bo jednak tego brak rozwoju, robienie ciągle na tych samych polach, no to było takie słabe, dlatego też my tą serię szybko skończyliśmy i sobie powiedziałem, że nie zrobię polskiej serii już, jeżeli nie będzie odpowiednich modów, mapy i tego wszystkiego. Wyszła osada, gdzieś mówię, kurde, no muszę coś tu podziałać, bo czegoś mi brakuje, brakowało mi tych gospodarek, udało się to stworzyć. Pola są ok, gdzieś tam wiedziałem, że na tych landach będę mógł stworzyć też własne pola. To jest teraz ten plus, że farming pozwala nam ogarniać takie rzeczy, gdzie mogę sobie sam niwelować to wszystko i na przykład z jednego landu zrobić 5 pól, tak? To już jest to, że polską wieś, tak szczerze, ja wyczyściłem tutaj sobie tą wioskę, która tutaj była i mogłem sobie zacząć stworzyć, bo na tych dwóch landach udało mi się zbudować właśnie takie cudeńko, jakie tutaj teraz widzicie. Jeśli chodzi o ten budynek, no raczej nie będzie wydany, bo no gdzieś tam, to wiecie, to są wszystko stare tekstury, to wszystko ogarniane kiedyś, to nie jest przygotowane pod taki najlepszy standard farmingowy. To był mój jeden z dwóch czy trzech budynków, jaki w życiu zrobiłem, bardzo chętnie bym wrócił do modelowania.
Nie mam czasu. To jest to, że nie mam cholernego czasu. Ja bym każdą serię sobie sam chętnie budynki zbudował. Więc to jest ten plus, że kurde, no chociaż mogliśmy to tutaj wykorzystać. Szkoda, że też nie mam czasu na tworzenie map i że to nie jest poprzednie giancy, poprzednie farmingi, bo tam umiałem robić te mapy. I pewnie gdyby tak było jak teraz, że tych map jest brak, to bym to zrobił. Teraz jest tak to wszystko zrobione, że 80%, może nie. Takie 50-50, 50% bym musiał prosić kogoś i bym musiał z kimś duet zrobić, jeśli chodzi o robienie mapy, bo no sam bym nie dał rady, nie ogarniam landu, nie ogarniam tych teraz wszystkich nowych rzeczy, które są, bo to się naprawdę wiele pozmieniało, gdzieś tam człowiek poszedł w to nagrywanie, nie było czasu już tego robić i człowiek jeden farming przepuścił, drugi, 10 innych giantów, które wyszły i no niestety, ale nie dało nic się już z tym później nadrobić. Teraz ja czasami wchodzę i się łapię za łeb, jak to jest w ogóle wszystko porobione, bo człowiek naprawdę to mega pozapominał. No są może udogodnienia, jest łatwiej, ale mówię, no by trzeba było się tego nauczyć, a niestety jak widzicie nie mam czasu i teraz no... Najlepsze jest to, że kończę tą serię, gdzie z jednej strony się cieszę, bo wreszcie ja już nie będę musiał wymyślać teraz ludziska dla was jakichś let's play takich na szybko, tylko wiem, że teraz już mam 3 farmingi, więc no kurde, musiałoby być naprawdę ciężko, żeby nie trafić z tym, abym gdzieś musiał sobie odpuścić i nie nagrać tego farminga, jeżeli będę miał lukę. Dwie serie z farminga jeszcze muszą powstać, ale teraz już będą one takie na większym luzie, będę sobie to robił, bo z jednej strony mam mapy, przynajmniej wiem, że mam mapy i po prostu będę mógł sobie tam zacząć powoli coś tworzyć, ale bez takiego, wiecie, bez takiego czegoś w głowie, że kurde, tak jak tutaj chciałem zacząć do wakacji, ogarnąć to wszystko, więc tutaj naprawdę zajebiście to wyjdzie. Nie wiem, może podgadam z Miłoszem, bo wiem, że Miłosz wysyłał mi mod na mod ręki, więc to już w ogóle zajebiście wyglądało. Jakby w takiej 30 Władku udało się wgrać, no to myślę, że to naprawdę byłoby kozak. Szkoda, że dymu nie ma. Dodany jest ten mod na ten dym, ale niestety no... Jakoś jak widzimy sami na 30 i no pięknie po remuncie chyba jest. Nic nawet dymka nie puszczo. Adblu, dabu, dibu, daj ma wgrane i wszystkie inne takie rzeczy. Więc... no jest jak jest. Jeszcze trochę rzeczy by trzeba było tutaj poprawić, żeby to było. Ale da się już grać. Da się pięknie odcinki dla was nagrywać. Ja mam nadzieję, że wy będziecie się tutaj jak najbardziej cieszyć, że dostaliście wreszcie tą serię. Też gdzieś nie miałem takiego parcia mocnego jakiś, nie wiem, miesiąc wcześniej, bo wiedziałem, że żniwa, brak czasu i waszego i naszego, to nie ma sensu zaczynać serii, bo nawet wypisaliście, że sami jak wydajemy po 4 odcinki dziennie, jeśli chodzi o MST, no to wy nie jesteście w stanie tego nadrobić, dlatego też gdzieś tam nie było takiego parcia, że musimy to jak najprędzej skończyć. Dobra, pięknie sobie gasimy. No i co, mordeczki, w tym odcinku by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się seria spodoba. Już bardzo serdecznie do tego pana po weekendzie zapraszam na odcinek. Dzisiaj jeszcze zapraszam do odcinek do Thanasa, gdzie zobaczycie sobie, jak będzie to u niego wszystko wyglądało. Na pewno będziemy dużo akcji wspólnych tworzyć. Możecie już wymyślać, co byście chcieli tutaj konkretnego zobaczyć. Jeśli chodzi o kiszonki, to będzie prawdopodobnie tak, że ktoś z zewnątrz do nas będzie przyjeżdżał na razie kosić, bo mamy zbyt małe gospodarstwo, żeby kupić sieczkę. Także no jakoś sobie będziemy dawać radę, taką mam nadzieję. Także co, my się żegnamy, do kolejnego odcineczka, mordeczki. Ja tylko chciałem powiedzieć, żebyście zostawili łapeczki w górę, to by może, nie wiem, dobił 8000 albo coś. Dawno nie było, ale ja nie wymagam tego od was, bo... Ja też, ale tak! No, ale nie, jeżeli jest taka seria, gdzie naprawdę dużo się napracowaliśmy i w ogóle, to by było fajnie, jakby się udało to wbić, bo jednak tu jest dużo pracy, jest coś stworzone dla was, żeby to się fajnie oglądało, żeby była fajna historia. Mówię, gdzieś tam, wiecie, mamy od zera te inne serie, które kontynuujemy, wiadomo, z odcinka na odcinek, spoko, jak tam jest, to jest, byle wam się podobało. A tutaj fajnie, jakbyśmy fajną liczbę, taką łapek dużą, nie? Bo zawsze jednak te pierwsze odcinki mają moc. Także jak, drogi widzu, to oglądasz i jeszcze nie subskrybujesz kanału, to możesz suba zostawić, łapę w górę. Zobaczymy, czy uda nam się jakiś może nowy rekordzik wykręcić, bo zawsze te serie pierwsze z polskich wsi robiły fajne rekordy. No więc tak, zapraszam tego pana, bo się w życiu nie pożegnamy, tam już sobie pogadamy bardziej na luzie, myślę, że z większym humorkiem nawet ten odcinek będzie, bo mówię, dzisiaj ja byłem o 7 rano, żeby się wyrobić, żeby to nagrać, teraz lecimy jeszcze szybko od zera nagrać, bo Bronek dzisiaj spada za praktycznie 1,5 godziny, więc musimy się wyrobić. Dzięki, na razie, trzymajcie się, mordy piona. Cześć. Na razie.